Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy domowe praliny z masłem orzechowym. Mam tutaj 2 łyżki masła, 10 deko czekolady, należy to podgrzać na garnku z wrzącą wodą. Nie gotujemy, tylko pozostawiamy do całkowitego rozpuszczenia. A tutaj mam takie malutkie papilotki. Jak się czekolada rozpuści, polejemy, damy masło orzechowe i będziemy mieli domowe praliny. Czekoladę już mamy płynną i teraz będziemy smarować czekoladą papilotki. Musimy to zrobić dokładnie, aby cała powierzchnia była zakryta i damy to do lodówki, do całkowitego zastudzenia. I tak zrobię z pozostałymi papilotkami. I tak oto wyglądają praliny domowe z masłem orzechowym. Odwijamy i mamy fantastyczne domowe praliny. Świetnie smakują i ładnie wyglądają. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Praliny domowe.